Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 24 w wersetach od 28 do 35? Zbliżyli się do wsi, do której szli, a on sprawiał wrażenie, jakby miał iść dalej. Oni przymuszali go. Zostań z nami, bo zbliża się wieczór i już się dzień kończy. Wstąpił, aby z nimi pozostać. Gdy on był z nimi przy stole, wziął chleb, błogosławił i łamiąc podawał im. Otworzyły się ich oczy i poznali go, a on zniknął im z oczu. Mówili między sobą: czyż nasze serce nie pałało w nas, gdy rozmawiał z nami w drodze i gdy otwierał nam pisma? Wstali w tym czasie i gdy wrócili do Jeruzalem, znaleźli zgromadzonych 11 i tych, którzy byli z nimi, mówiących: Pan powstał prawdziwie i ukazał się Szymonowi. Oni też powiedzieli, co się stało w drodze i jak dał się im poznać przy łamaniu chleba. Oczy obydwu uczniów zostały zasłonięte. Werset 16. Aby Pan mógł całą ich uwagę skierować na swoją osobę, ukazaną wcześniej w pismach. Nie mieli oni jednak do końca pozostać w nieświadomości. Dał się im poznać w sposób odpowiadający nowemu stanowi rzeczy. Jako zmartwychwstały złamał chleb, który jest symbolem jego śmierci. Jednak w momencie, w którym go rozpoznano, zniknął. Nie jest już widzialnym Mesjaszem. My, chrześcijanie, znamy go jako umarłego i zmartwychwstałego. Oglądamy go oczami naszej wiary. Uczniowie pozostali co prawda sami, lecz nie byli nieszczęśliwi i przygnębieni, jak na początku drogi. Byli przekonani, że nie stracili swego Pana. Dziś także On jest przy nas, chociaż niewidzialny i objawia się nam w pismach. Uczniowie nie mogli postąpić inaczej, jak tylko powiedzieć o tym pozostałym. Czy twoje serce także mocno bije, kiedy w Słowie Bożym odkryjesz coś nowego o Panu Jezusie i czy czujesz potrzebę opowiadania o tym innym? Jaka radość dla serca Bożego, kiedy widzi, że serca ludzkie są gorące dla Jego umiłowanego Syna. Czy życzenie uczniów idących do Emaus, wyrażające się w słowach: pozostań z nami, jest także naszym życzeniem? Pan chce być ze swoimi przez wszystkie dni, ale On nie przymusza nikogo. Czeka, abyśmy Go o to usilnie prosili.